I jak słyszę imię i nazwisko Adama Traore, to pierwsze, co mi przychodzi do tej pustej głowy, to tak. Taran, czołg, po prostu dzik. No nie chciałbym być tym obrońcą, który ma za zadanie zatrzymać właśnie Adama Traore. I dzisiaj specjalnie dla Was zebrałem takich kilka fajnych faktów, ciekawostek z życia naszego dzika, to znaczy właściwie to wilka, bo gra w barwach wilków, więc dzisiaj dowiecie się czegoś więcej o Adamie Traore. Zanim jednak przejdziemy do filmu, to znaczy nie, możecie to równie dobrze później napisać, ale dajcie znać w komentarzach, w jakim klubie widzielibyście właśnie Adama Traore. A teraz już przechodzimy do filmu. Uwaga, uwaga, przenosimy się, na początek lądujemy chyba w Barcelonie. Tak jest, Katalonia. Adama Traore przyszedł na świat w położonym pod Barceloną mieście L'Hospitalet de Llobregat. W tym samym miejscu urodzili się tacy piłkarze dumy Katalonii jak Víctor Valdés czy Jordi Alba. Czyli można powiedzieć, że wielka FC Barcelona była mu pisana. W 2004 roku 8-letni Adama trafił do legendarnej Akademii Blaugrany. Na swój debiut w pierwszej drużynie hiszpańskiego giganta musiał jednak poczekać do listopada 2013 roku. Wtedy to 17-letni Traore zmienił Neymara w meczu z Granadą. Była 83. minuta meczu. Więcej szans w La Liga już nie dostał. Później dołożył jeszcze kilka minut w przegranym meczu z Ajaxem w Lidze Mistrzów oraz dwa występy w Pucharze Króla. W jednym z nich nawet strzelił gola. Jego licznik w Barcelonie stanął na zaledwie 4 meczach. Nic więc dziwnego, że nasz bohater opuścił Katalonię i postanowił szukać szczęścia gdzieś indziej. O Barcelonie jednak nie zapomniał. To najlepsze miejsce do edukacji. Treningi z Messim to coś, czego nigdy nie zapomnę. On zawsze schodził z boiska jako ostatni, a do tego ciężko trenował na siłowni. Jeżeli on jest najlepszym piłkarzem na świecie i tak ciężko trenuje, to kim jesteśmy my? Możesz mieć wielki talent, ale musisz nad nim pracować. Z drugiej jednak strony Traore nie wyklucza transferu do największego rywala Barcelony, czyli Realu. Jeśli musiałbym iść do Madrytu, to bym poszedł. Z Barceloną miałem pewne nieporozumienia. Moje odejście nie było najlepsze, ale zachowam to dla siebie. Zapytany o potencjalny powrót do La Liga, piłkarz Wolverhampton odpowiedział: tak, czemu nie? Ale obiecałem, że najpierw zostanę jednym z najlepszych w Anglii. Na razie wszystko idzie w dobrą stronę, ale czy wiecie, że mogliśmy go nie oglądać na boiskach Premier League? Adama mógł zostać gwiazdą futbolu, ale amerykańskiego. Wygadał się jego kumpel z Wilków, Roman Saiz. Pamiętam, jak do niego powiedziałem: biegasz jak amerykański futbolista. Odpowiedział, że gdy był w Barcelonie, to kilka klubów z NFL próbowało namówić go na grę w futbol amerykański. No. Całe szczęście, że nic z tego nie wyszło i możemy podziwiać Traore z piłką przy nodze. Tak wygląda lepiej. No dobra, ale skoro zgłaszają się do ciebie goście z NFL, to znaczy, że musi być z ciebie kawał byka. Wystarczy spojrzeć na Traore. To góra mięśni. Pewnie niektórzy będą w szoku, gdy dowiedzą się, ile czasu Adama przesiaduje na siłowni. Posłuchajcie. Nie robię treningu z ciężarami. Wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale nie podnoszę ciężarów. To genetyka. Jestem po prostu całkiem dużym piłkarzem. Robię ćwiczenia, ale nie przesadzam z nimi, bo bardzo szybko mogę stać się bardzo duży. Co ciekawe, jego wersję potwierdza wspomniany wcześniej Saiz. Widuję go każdego dnia. Razem chodzimy na siłownię, przed albo po treningu. Może on ma jakąś ukrytą siłownię w domu? Bo podczas treningu on nigdy nie wyciska. Na ławce czy coś, on po prostu jest duży i bardzo szybki. Niektórzy pewnie powiedzą, że z taką posturą niemożliwym jest grać w piłkę. Inny piłkarz Wolverhampton, Ruben Neves, w jednym z wywiadów rzucił taką anegdotą. Nie potrafię wytłumaczyć pochodzenia jego siły. Mamy w klubie maszynę do robienia brzuszków. Adama potrafi ją zepsuć. To jest nieprawdopodobne. Nie jest normalne. Na siłowni nie widujemy go zbyt często, robi normalne programy treningowe. Wiecie co? Ja mam swoją teorię, że Adama po prostu musiał za młodu wpaść do jakiegoś kociołka Panoramixa. No inaczej wytłumaczyć tego się nie da. Ale Adama Traore to nie tylko masa mięśniowa, ale również szybkość. Już za mało lata w Barcelonie dostał ksywkę Usain Bolt. Gdy został najszybszym piłkarzem w FIFA 19, to stwierdził, że on tego Bolta to mógłby wyprzedzić. To oczywiste, że Bolt pokonałby mnie na odcinku 100 metrów, ale na trawie, na 30 metrach z piłką przy nodze?
Za każdym razem wygrałbym ten wyścig. To coś zupełnie innego z piłką. W swojej karierze trenowałem z wieloma sprinterami i wszyscy zgodzili się, że bieganie z i bez piłki to dwie zupełnie różne techniki biegu. Mówiono mi, żebym nigdy nie podnosił wysoko kolan, bo podczas meczu nie będę musiał biegać na 100 metrów. Biegam na 20, 30 metrów, a czasami na 50, maksymalnie na 60. Żaden piłkarz nie biega podczas meczu na 100 metrów. Bolt trenuje, żeby wytrzymać 100 metrów, a nie żeby co 5 metrów utrzymywać kontrolę nad piłką. Wiadomo jak to z tymi szybkimi jest. Boiskowi rywale próbują ich zatrzymać za wszelką cenę, często stosując niedozwolone metody. W Wolverhampton mają sposób na tych, co to wieszają się na Adamie Traore. Tym sposobem jest oliwka dla dzieci. Tak. Dobrze słyszeliście. Angielskie media dotarły do anonimowego źródła ze stadionu Molino. Musimy smarować ręce Adamy oliwką dla dzieci. W ten sposób go chronimy. Obrońcy rywali tak bardzo boją się, że może im uciec, że wyciągają ręce i go szarpią. To może spowodować problemy z ramionami. Smarowanie utrudnia przeciwnikom łapanie go i tym samym zapobiega dalszym urazom. Prawda, że sprytne? No dobra, to podsumowując. Adama to siła, szybkość i do tego jeszcze dribbling. Zabójcze połączenie. W 2018 roku cały świat obiegły chore statystyki, jakie wykręcił Traore w barwach Middlesbrough. W całym sezonie 2017-2018 na boiskach Championship miał 243 udane dribblingi. To było o 58 udanych dribblingów więcej niż miał wtedy Leo Messi, o 30 więcej niż miała wtedy cała drużyna Burnley. Jakiś kosmos. Z takiego kocura to niejedna reprezentacja na świecie miałaby pożytek. Traore dla żadnej jednak nadal nie zagrał, a może wystąpić w barwach Hiszpanii lub Mali. A to dlatego, że jego rodzice pochodzą właśnie z państwa położonego w Afryce Zachodniej. I wydawało się, że to właśnie do afrykańskiej reprezentacji trafi, ale jestem wdzięczny za to, że mogę występować w barwach jednego z dwóch krajów. Hiszpanii, w której się urodziłem, i Mali, skąd pochodzą moje korzenie. Jeśli chodzi o Mali, to przyszli do mojego domu. Rozmawialiśmy, a potem ten gość wręczył mi koszulkę do zdjęcia. Na zgrupowanie Hiszpanii nie pojechałem z powodu kontuzji. Gdy przyjdzie odpowiedni czas, to poznacie mój wybór. Jeśli Hiszpania znowu się o mnie upomni, to będę gotów się stawić i trenować właśnie z nimi. Mali jednak nadal nie rezygnuje. Do gry w barwach państwa z Afryki próbuje namówić Traore sam Frederic Kanute. Działacze piłkarskiego związku w Mali powiedzieli do mnie: prosimy cię, żebyś pojechał do niego, bo perfekcyjnie mówisz po hiszpańsku, więc go przekonasz. Chciałbym, żeby grał dla Mali, ale powiedziałbym mu prawdę, że wiąże się to często z trudem i gra dla afrykańskich reprezentacji nie jest tak wygodna. Tutaj ludzie dają jednak z siebie wszystko. Miałby szansę grać z bardzo utalentowaną generacją piłkarzy, którą teraz mamy w Mali. Spróbuję go przekonać. Gdyby faktycznie Adama trafił do reprezentacji Mali, to z kumplami z szatni powinien dogadać się na zupełnym luzie. A to dlatego, że zna aż 6 języków. Hiszpański, angielski, portugalski, francuski, kataloński i na koniec Bambara, czyli język używany na terenie właśnie Republiki Mali. Nie dość, że kawał z niego świetnego piłkarza, to jeszcze poliglota. A czy są jacyś gracze, na których grze wzoruje się Traore? Patrzę na Sadio Mane. On bardzo dużo pracuje w defensywie, mógłby spokojnie grać na wahadle. Patrzę również na Virgila van Dijka, który jest wyjątkowo dobry w sytuacjach 1 na 1. Do tego świetnie się ustawia i odbiera piłkę. I tak na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Adama ma brata, również piłkarza. Obecnie Mocha Traore występuje w hiszpańskim trzecioligowcu Herkulesie Alicante. Chłopak ma dopiero 25 lat. Dziwne, że jeszcze nie zawitał do ekstraklasy. W końcu u nas Hiszpanie z trzeciej ligi zawsze w cenie. Ostatnio nawet o tym film był na kanale. Dobra, bo ja miałem kończyć, a ciągle gadam. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Wpadną jakieś łapy w górę i może jakieś subskrypcje. Do zobaczenia wkrótce.